Cześć! Dzisiaj o redystrybucji treści marketingowych w formie poręcznej piramidy kontentu. Dlaczego redystrybucja treści jest taka ważna i taka problematyczna w działaniach marketingowych? Dlaczego używamy redystrybucji treści? Redystrybucja treści związana jest przede wszystkim z problemami, które związane są z tworzeniem content marketingu. Jakie to są problemy? Najczęściej wiąże się to z brakiem czasu i z brakiem treści, które moglibyśmy tworzyć. Pomysłu na treści, które moglibyśmy tworzyć. Wynika to z tego, że kiedy siadamy do klawiatury i chcemy stworzyć kolejny wpis, myślimy o jakimś wideo, myślimy o jakimś materiale, który chcielibyśmy udostępnić naszym potencjalnym klientom, musimy mieć jakiś pomysł. Musimy mieć pomysł, w jaki sposób chcemy. Opowiedzieć naszym klientom o tym, jak pracujemy, podzielić się wiedzą, pokazać, że jesteśmy ekspertami. I bardzo często spotykam się z problemem, że ciężko jest znaleźć tematy, ciężko jest znaleźć te artykuły, te materiały, które powinniśmy udostępnić naszej grupie docelowej, żeby one się dobrze przyjęły, żeby zostały dobrze odebrane. Drugi problem, który często spotykam. To jest to, że brakuje wiedzy merytorycznej w dziale marketingu. To znaczy, jesteśmy w jakiejś niszy B2B, pracujemy nad jakimiś bardzo technicznymi elementami, być może jesteśmy software housem, być może jesteśmy bardzo specyficzną, wąską gałęzią rynku i e, nie. Ciężko jest nam, jako ekspertom, często właścicielom firmy, albo osobom technicznym, które są w firmie, szybko przeszczepić tę wiedzę merytoryczną do działu marketingu, który jednak specjalizuje się w nieco innych rzeczach i często potrzebuje czasu, żeby nauczyć się, jaki produkt sprzedajemy, jakie usługi świadczymy. No i teraz mamy tego typu problem. Z jednej strony brak pomysłów, z drugiej strony brak wiedzy merytorycznej w dziale marketingu, który często jest widoczny. Co możemy z tym zrobić? Dobrze jest zastosować zabieg redystrybucji treści. I być może znacie już e, taką zasadę redystrybucji treści marketingowych, gdzie na przykład to, co kiedyś stworzyliśmy wcześniej, jakieś wpisy na mediach społecznościowych czy wpisy na naszym blogu, bierzemy, aktualizujemy i ponownie udostępniamy co jest jak najbardziej fajną praktyką i bardzo dobrą, dlatego że wpływa na wiele różnych fajnych czynników. Związanych z marketingiem, takich jak pozycjonowanie albo zwiększanie świadomości marki w grupie docelowej. To jest wszystko super. Natomiast dzisiaj chciałbym zaproponować taki model, który można ładnie nazwać piramidą kontentu. Piramida kontentu wychodzi z założenia, że niektóre treści wymagają od nas więcej wysiłku, więcej zaangażowania w stworzeniu i dlatego publikujemy je rzadziej. Jakiego typu to są treści? To są takie treści, które rzeczywiście nie jesteśmy w stanie publikować co tydzień, jeżeli chcemy to robić oczywiście na wysokim poziomie merytorycznym. To są na przykład e-booki, to są jakieś white papery, to są jakieś webinary, które muszą być na wysokim poziomie, które muszą być związane z tym, że gromadzimy pewną publikę, no i chcemy jej pokazać coś naprawdę, naprawdę fajnego i to nie może być byle co. Założenie piramidy kontentu polega na tym, że koncentrujemy się na takich treściach, które robimy bardzo rzadko, albo rzadziej przynajmniej niż jakieś inne treści marketingowe, które jesteśmy w stanie szybko napisać, szybko stworzyć i czerpiemy z nich jak z, ze źródła wiedzy merytorycznej. To znaczy, jeżeli mamy taki e-book, który może mieć kilkanaście, kilkadziesiąt stron, który napakowany jest mocno naszą wiedzą ekspercką, naszą merytoryką, to możemy taki e-book Wziąć i potem stworzyć z niego inny rodzaj treści, który będziemy znowu używać w naszej komunikacji marketingowej. Zauważcie, że w ten sposób mamy jedną bazę merytoryczną, z której czerpiemy i tworzymy kolejne materiały. Z takiego jednego e-booka mogą powstać na przykład dwa bardzo fajne webinary, które dotykają pewnych elementów, pewnych obszarów, które są poruszone w e-booku i dodatkowo jeszcze są. Omawiane przez osobę prowadzącą. Z każdego takiego webinaru może powstać kilka nagrań wideo, to znaczy możemy korzystać albo z wiedzy, która została w tym webinarze przedstawiona, albo wręcz w montażu wycinać fragmenty webinaru i pokazywać je jako oddzielne wycinki, oddzielne fragmenty treści, które potem możemy wykorzystywać na różne sposoby. Możemy wykorzystywać w naszej komunikacji w mediach społecznościowych, możemy wykorzystywać po prostu na YouTube, możemy nawet wykorzystywać w płatnej promocji jako e, reklama. I taki fragment webinaru nie tylko może być fajnym nośnikiem wiedzy merytorycznej, ale może być też zajawką do obejrzenia pełnego nagrania z całego webinaru. W momencie, kiedy mamy takie nagranie i mamy już pewien wycinek wiedzy, możemy z tego wycinka wiedzy znowu tworzyć jakieś wpisy blogowe. Z takiego jednego wideo możemy znaleźć jakieś dwa ciekawe tematy i trochę rozwinąć je merytorycznie, trochę więcej o nich opowiedzieć we wpisie blogowym, i znowu mamy z jednego materiału wideo. Dwa wpisy blogowe. Każdy z takich wpisów blogowych, każdy jeden wpis blogowy, może być promowany przez kilka wpisów na mediach społecznościowych. To też nie jest problem. Bierzemy jakieś wątki z artykułu na blogu. Rozszerzamy je trochę i tworzymy z tego ciekawe wpisy blogowe. I jak widzicie, powstaje z tego taka piramida. Na samej górze mamy kontent, który jest najbardziej napakowany wiedzą, najbardziej merytoryczny. Potem mamy kolejne kontenty, które już mogą być. Bardziej zwięzłe, bardziej e, ścisłe, jeżeli chodzi o merytorykę, e, i, i tworzenie ich trwa znacznie krócej. Potem mamy znowu kolejne metody, kolejne formy kontentu, które tworzymy na podstawie tych poprzednich. I zauważcie, że cały czas czerpiemy z tej merytoryki, która jest na samym czubku piramidy. Czyli z tego jednego materiału, na przykład e-booka, wyciągamy kolejne informacje i cały czas robimy taką granulację, aż do momentu, kiedy na samym końcu możemy. Atakować pojedynczymi wpisami w mediach społecznościowych, które tworzą nam taką dystrybucję u podstaw, i za pomocą tych dużej liczby wpisów jesteśmy w stanie doprowadzić naszego odbiorcę aż do tego e-booka, który leży na czubku naszej piramidy kontentu. To jest bardzo fajna metoda, warto myśleć o tym w ten sposób i często ona rozwiązuje właśnie problem braku merytoryki czy potrzebę zwiększej merytoryki w naszych wpisach, content marketingowych. Warto rozrysować sobie taką piramidę, zastanowić się, co może być naszym takim górnym punktem i co potrzebujemy do stworzenia kolejnych etapów, do kolejnych pięter tej piramidy. Dzięki temu, sumarycznie, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo duży content marketingowy, bardzo dużą ilość contentu marketingowego, która rozkłada nam publikacje na bardzo długi okres. No, i właśnie na tym też między innymi polega content marketing. Oprócz tego, że publikujemy jakościowo, merytorycznie, no to musimy mieć też odpowiednią liczbę publikacji. Jeżeli Wy macie jakieś sposoby na organizację content marketingu w Waszych firmach, zapraszam do komentowania. Jeżeli Waszym zdaniem taka piramida jest fajnym sposobem, to też dajcie mi o tym znać w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym materiale.